Cieszę się z tak licznej obecności. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam księdza proboszcza, witam pana posła, pana starostę, panią dyrektor, wykonawców. Witam wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tej drogi. No i w sposób szczególny witam mieszkańców i przybyłe media. No myślę, że okoliczność jest taka dzisiaj wyjątkowa, bo oddajemy do użytku nowy, piękny, wybudowany w bardzo szybkim tempie odcinek drogi w miejscowości Zakalinki. Co ciekawego dzisiaj stało się w tej miejscowości Zakalinki i do czego doszło? Sfinalizowaliśmy taką piękną inwestycję, długo oczekiwaną przez tych mieszkańców, dotyczącą budowy nowej drogi. 770-metrowy odcinek nowej drogi z nawierzchnią asfaltową powstał pod potrzeby tutaj zamieszkujących i nie tylko. Inwestycja bardzo oczekiwana, ale w bardzo szybkim tempie zrealizowana ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki wsparciu można było ją tak w takim tempie zrealizować i chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy dołożyli przynajmniej cząstkę do tego, że ta inwestycja została zrealizowana. Nie będę tu może wymieniał, bo i pan poseł, i wojewoda, i środki z budżetu gminy. No i przede wszystkim dziękuję na koniec wykonawcy, że w tak bardzo szybkim tempie tą inwestycję udało się wykonać pod potrzeby mieszkańców i dla ich przede wszystkim wygody. Tutaj taka ciekawostka, w sumie tą drogę udało się wybudować dzięki dwóm programom rządowym, dwie tablice widzę, które informują o tym, to tak naprawdę gmina Konstantynów chyba tylko resztówkę udało się dorzucić i droga jest wykonana. No tak chwaląc się i będąc szczerym, to powiem, że gmina tylko wydała środki na wykonanie projektu technicznego, a pozostałe środki były ze źródeł zewnętrznych. Jak bardzo była to potrzebna droga? Czy mieszkańcy za tą drogą optowali i czy w przyszłości również można liczyć na to, że kolejne drogi w Zakalinkach i Kolonii będą realizowane? Tak, no to wiemy, że Zakalinki i Kolonia to jest teren sadowniczy, głównie sadowniczy, więc tutaj po tych drogach poruszają się ciężkie pojazdy i są gospodarstwa specjalistyczne, więc te drogi są naprawdę długo oczekiwane i mam nadzieję, że w perspektywie kolejne nowe odcinki będą zrealizowane, ale nie ukrywam i to zaznaczę, że Zakalinki już niewiele takich mają potrzeb. Są miejscowości, gdzie te potrzeby są dużo większe, ale pomimo to będziemy chcieli je realizować, no i przede wszystkim przystąpić powoli do remontu już istniejących, bo one po 20-30 latach są już wyeksploatowane i wymagają natychmiastowej interwencji. To wszystko, co tutaj się dzieje, to służy mieszkańcom. Bardzo się z tego powodu cieszę, panie wójcie, że potrafi pan sięgać po te środki, które do tej pory były niedostępne, a teraz pojawiła się szansa i z tej szansy pan bardzo, bardzo umiejętnie korzysta. Cieszę się również, że ta droga tworzy sieć dróg powiatowych. Może nie jako droga powiatowa, ale wpisuje się w tą budowę tej infrastruktury drogowej w całym powiecie. Czy mogę w imieniu wojewody lubelskiego Lecha Sprawki dokonać tego symbolicznego otwarcia tej drogi, nowoczesnej drogi, bardzo potrzebnej mieszkańcom. Ta inwestycja jest dowodem na to, że jednak nasz kraj rozwija się, pięknieje i tacy włodarze, właśnie jak wójt i rada gmina, wychodzi naprzeciw mieszkańcom i realizuje te inwestycje. Odbywali swoje podróże i troskliwie dbali o bezpieczeństwo innych ludzi. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jaka droga powstała? Ile metrów? Jaka szerokość? Widzę, że są rowy odwadniające. Jak wyglądała cała historia budowy tej drogi? Historia budowy drogi zaczęła się od przetargu. Wygraliśmy przetarg. Pan wójt się nie pochwalił, że dostał bardzo korzystną ofertę. Dzięki naszej technologii, którą tutaj mogliśmy zastosować, mogliśmy sobie pozwolić na zastosowanie innej marży. Dzięki temu wójt chyba pozyskał, może nie pozyskał, ale potanił tą inwestycję, o ile dobrze pamiętam, jakieś 300 tysięcy od budżetu, który zaplanował. Ponieważ jest to taka technologia, którą my bardzo lubimy, a więc wykorzystanie tego, co tutaj się znajdowało. Ta droga przez laty była w jakiś sposób jako droga gruntowa utrzymywana, więc dowożona była różnego rodzaju pospółka, w cudzysłowie rapa, którą myśmy postanowili wykorzystać.
Projekt oczywiście zakładał pewne rzeczy, ale myśmy tam składając ofertę uwzględniliśmy to, co tu faktycznie możemy spotkać. Zakalinki. No właśnie tych zakalinek to jest sporo. Zakalinki, te główne, zakalinki kolonia i ogromna ilościowo, długościowo siatka dróg. Tak, zakalinki to jest miejscowość jedna, jedyna w całej Polsce. Niepowtarzalna. Są zakalinki i zakalinki kolonia. Ja jestem sołtysem zakalinek i radną z tej miejscowości. No i właśnie chyba mamy obszarowo największą miejscowość i też tych dróg jest bardzo dużo. I teraz już właśnie nawet po oddaniu tych 770 metrów, 780 metrów, jak to mniej więcej proporcjonalnie? Więcej jest już tych asfaltowych, utwardzonych, dobrych, czy nadal jest spora ilość dróg gruntowych wymagających jednak budowy? To jest dopiero druga droga asfaltowa w naszej wsi. Także tych dróg jeszcze mamy bardzo dużo, ale cieszymy się z każdego odcinka. Kolejne już w remoncie niebawem. No tak, władze nasze zapowiadają, że nie ma wyjścia po prostu. Drogi nie były przystosowane do takich ciężkich pojazdów. No właśnie, to jeszcze w Zakalinkach jest takim specyficznym smaczkiem tej miejscowości, to jest to, być może nie każdy to wie, że tam jest dużo sadów. Tak, tak. Dużo jest ogrodników w naszej miejscowości, ale też są rolnicy, które uprawiają zboże i bydło jeszcze niewiele, ale jeszcze są tacy. Kolejna taka charakterystyczna rzecz w Zakalinkach to, że jesteście lekko na takich wzgórzach, dolinkach, troszeczkę jak takie podbieszczady. Tak, właśnie ten teren nasz jest taki wyjątkowy, bardzo fajny. Akurat w takim miejscu mieszka mój syn, że widzi całą okolicę. Dookoła, gdzie się obejrzy, to wszystkich dookoła widzi fajnie. Ludzie są też fantastyczni. Ludzie da się dogadać? Ludzie są pracowici, bardzo pracowici. I spokojni, fajni. Da się dogadać, nieraz jest różnie, bo to wiadomo, każdy ma inne pomysły, czasem są nierealne, ale jakoś powoli da się dogadać. W swojej kadencji tej obecnej, bieżącej, to był też taki punkt sprawczy, że chciałbym zrealizować właśnie tą inwestycję, w ogóle jakąś inwestycję drogową w Zakalinkach? Tak, bardzo mi na tym zależało. Ja już w myśli miałam to dawno, ale niestety nie wychodziło. A jestem bardzo zadowolona. No i tutaj nam poseł obiecał, że jeszcze może nam kiedyś pomoże. No właśnie, jakie marzenia kolejne? No są takie dwa odcinki dróg, że naprawdę aż przykro nieraz jak się jedzie. I obiecuję wójt, że w najbliższym czasie to da się zrobić tą drogą.